Dzień dobry. 25 sierpnia pozdrawiam Was słowami z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału 27 wiersza. Stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I z pierwszego listu do Koryntian 11 rozdziału: w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. I słowa Grzegorza z Nazianu: człowiek nie ma niczego innego, co czyni go tak podobnym Bogu, jak dobroć. Na samym początku dnia chciałbym zapytać się Ciebie, jak wiele dobra jesteś w stanie dzisiaj uczynić? Jak często jesteś w stanie jako pierwszy albo jako pierwsza wyciągnąć rękę? Jak często jesteś w stanie przeprosić? Pierwszy bądź pierwsza. Czy jesteś dzisiaj w stanie zrobić coś, za co nie będziesz w stanie oczekiwać czegokolwiek w zamian? Te i wiele innych rzeczy, jakie jesteśmy w stanie uczynić, które nazywamy szeroko pojętą dobrocią, są tym, jak tu Grzegorz z Nazianu określa, tym, co upodobnia nas najbardziej do Boga. I ciężko się z tym nie zgodzić, bo kiedy faktycznie czynimy coś dobrze, sami też się dobrze czujemy. I co jest ciekawe, my podskórnie wiemy, co jest dobre, a co złe. My podskórnie wiemy, podświadomie, kiedy czynimy dobrze, a kiedy robimy coś dokładnie przeciwnego. I tak sobie myślę, że na samym początku dzisiejszego dnia, mamy 25 sierpnia, jest środa, czyli w zasadzie sam środek tygodnia, myślę, że warto pokusić się o taką refleksję, ile dobra uczyniłem do tej pory i czy nie ma tego czasami za mało. Czy jestem w stanie uczynić więcej? No dziś jest początek dnia, być może faktycznie jest ktoś, komu mogę podać rękę szybciej niż ją otrzymać. Może mam komu wybaczyć, może faktycznie jest kilka rzeczy, które jestem w stanie zrobić, a za które w ogóle nie będę oczekiwał czegokolwiek. Może spróbujcie. Ty, jako mężczyzna i ty, jako kobieta, zrobić coś, co po pierwsze sprawi, że będziesz czuł się lepiej, ale coś, co też zbliży cię do tego, który nas stworzył jako mężczyznę i kobietę równych sobie. Bóg tego dobra na ten świat bardzo dużo zniósł. Dał nam możliwość funkcjonowania razem, pokrzepiania siebie nawzajem, jako mężczyzna i kobieta, ale przede wszystkim dał nam możliwość bycia jako pomoc dla siebie nawzajem, jako ludzi, którzy są równi sobie. I to też myślę, że jest bardzo ważny element jakby naszej pobożności, naszego chrześcijaństwa, żebyśmy umieli traktować wszyscy siebie jako równych sobie, jako dzieci Boże, które są absolutnie sobie równe, bez względu na to, jakiej płci jesteśmy, czy też jaki zasób majątności posiadamy. Wszyscy jesteśmy sobie równi. I dzisiejszy dzień być może będzie dniem, w którym faktycznie będziesz mógł tego dobra dać więcej niż wczoraj. I tego Tobie życzę na dzisiejszy dzień, ale także na pojutrzejszy i na każdy inny, który będzie Ci dany z łaski naszego Boga przeżyć. Zostańcie z Bogiem. Amen.